cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będzie film dla roślinomaniaków o moich najlepszych okazach mojej roślinnej kolekcji w mojej domowej dżungli. Widzicie, że się uśmiecham, że jestem jakoś bardzo zadowolona, no bo rzeczywiście dzisiejszy odcinek to jest coś, co mnie cieszy niesamowicie. Nie mogę się napatrzeć na rośliny, które mam tutaj przed sobą. Nie da się ukryć, że pielęgnacja roślin, przynajmniej w moim przypadku, to jest coś takiego, że jeżeli jakaś roślina nie rośnie tak, jak bym chciała, nie wygląda za dobrze, traci jakieś liście, coś się tam z nią dzieje niedobrego, to jest mi przykro, wiecie, smucę się, czasami nawet i denerwuję sama na siebie, że nie jestem w stanie właśnie tej roślinie dogodzić. Natomiast jeżeli jest w drugą stronę, jeżeli rośliny rosną pięknie, są bujne, widać, że takie pełne wigoru, no to ja też się, wiecie, cieszę. Bardzo lubię spoglądać na moją roślinną dżunglę właśnie tak w ciągu dnia. Bardzo cieszy moje oko, jakieś tak ładuje moje baterie. Czuję się tak niesamowicie pozytywnie w swoim mieszkaniu, mając dużo roślin. I mam nadzieję, że dzisiaj tym odcinkiem też zarażę Was taką pozytywną energią. Chwalcie się w komentarzach, jakie są Wasze najlepsze okazy w Waszych domowych dżunglach, a ja przechodzę od razu do rzeczy. Powiem Wam, że jest tu tyle dobroci na tym stole, że nawet nie wiem, za co się zabrać, od której rośliny zacząć. Może od tej, która była najbiedniejsza, kiedy do mnie przyszła. No jeszcze jedna to jest taka, która była najbiedniejsza. Okej, to zacznijmy od tych dwóch. Ale najpierw roślina, która mnie strasznie tak zmartwiła. Otwierałam paczkę na Messengerze z moją mamą. W sensie moja mama otwierała, ja patrzyłam, będąc z nią połączona na Messengerze, i jak tylko słyszałam: o Boże, o Boże, wiecie, moja mama zaczęła panikować, no to ja też z drugiej strony zaczęłam panikować i mówię, jak moja mama tak tylko: o Boże, no to musi być tragedia. No i tak, przyjechałam w grudniu, jakoś po tej rozmowie tydzień później, jakoś tak, czy dwa tygodnie później, po te moje rośliny na święta Bożego Narodzenia przyjechałam. No i rzeczywiście, zmartwiłam się bardzo, bo jak zobaczyłam, że moja begonia, którą zamawiałam, przyszła z ususzonymi liściami, a z tych wszystkich, które miała, zostały w ogóle tylko trzy, bo cała reszta odpadła, no to uwierzcie mi, nie było mi niestety do śmiechu i tak, no martwiłam się, co to z nią będzie. No wyglądała kiepsko, trzy liście na krzyż, jeszcze trzy, które były suche, no naprawdę wyglądała źle. Zresztą w pierwszym odcinku na tym kanale z tego roku, gdzie właśnie był haul z Plantino, Coca Flora i chyba zielony parapet, już nie pamiętam, ale robiłam właśnie z kilku sklepów, chyba trzech, zakupy na Allegro i właśnie ten haul pojawił się na kanale jako pierwszy roślinny film w tym roku. Mogliście zobaczyć tą begonię, że ona naprawdę wyglądała tragicznie, natomiast to, jak ona wygląda teraz, to jest coś niesamowitego. Bardzo się cieszę, ona rośnie ekspresowo, ona jest ze mną teraz właśnie 8 miesiąc. No i tyle, ile jej liści przybyło, widzicie, nawet się z tej radości nie umiem wygadać. No to jest coś naprawdę niesamowitego. I u mnie, powtarzam to chyba przy każdym filmie roślinnym, sprawdza się minimum pielęgnacji. Im bardziej kombinuję z podlewaniem, wiecie, tam odżywki, nieodżywki, tym wychodzi gorzej, wychodzi źle, więc u mnie minimum pielęgnacji, żeby nie przesadzić. To się u mnie sprawdza i to, jak ta begonia wygląda teraz, to jest coś niesamowitego. Ona pojawiała się w poprzednich update'ach roślinnych kilka razy, więc mogliście widzieć, jak ona się zmieniała. Natomiast teraz wygląda w ten sposób. Ja ją ostatni raz pokazywałam przed moim urlopem, więc ona była o wiele mniejsza, a podczas mojego urlopu tu się zadziało tak dużo, no że naprawdę nie potrafię się nadziwić. Ja wsadziłam do niej podpórkę. Zawsze jak widzicie rośliny z podpórkami, to są pytania, co to jest za podpórka, albo co to są za podpórki. Ja regularnie odpowiadam. Są to plastry miodu marki Plantastic. Oni są na Instagramie, ale mają też swoją stronę internetową. Więc tak, ta podpórka to również Plantastic, no ale widzicie, wsadziłam podpórkę, która się okazuje, że już jest no zdecydowanie za mała, więc ja ją przełożę do jakiejś innej rośliny, a będę musiała kombinować, coś zakupić, bo nie mam żadnej podpórki
którą bym mogła teraz wykorzystać, no bo ta begonia naprawdę rośnie jak szalona. Tutaj z tyłu zobaczcie. Czekajcie, postaram się ją tak trochę oprzeć o tą podpórkę. Tutaj piękny nowy listek z tyłu. Tutaj też coś widziałam, że nowego wychodziło, albo już wyszło całkowicie. O, teraz mi się zgubił ten listek. W każdym razie, no ona wypuszcza listek za listkiem, czasami nawet i kilka naraz, więc no jestem bardzo zadowolona. W ogóle ona mnie zachwyca tym, jak wygląda, tymi swoimi kropkami, no to jest coś niesamowitego. Dobra, koniec do tej begonii, bo bym mogła tak się rozwinąć nawet i na pół godziny. Więc kolejna roślina, która też właśnie, taka sama historia. Moja mama prawie płakała przy tej rozmowie na Messengerze, bo fikus, który zamówiłam, Elastica Fineca, też stracił większość liści, zostały mu tylko dwa. No ale na szczęście udało mi się go odratować i już wygląda coraz lepiej. To nie jest jakiś szałowy okaz. Pewnie będziecie się zastanawiać, no ale przecież ten fikus to nie jest nic szczególnego. On wcale nie jest duży, wcale nie jest jakiś taki, wiecie, specjalny. Ale w porównaniu z tym, co było, a miał dosłownie tylko ten liść tutaj, ten listek tu i ten z tej strony, no to naprawdę tu się zadziało przez te 8 miesięcy prawie szaleństwo. Wypuścił sporo nowych liści, mają przepiękne to wybarwienie. Ja właśnie nie byłam pewna, na który z fikusów się zdecydować, bo one są wszystkie ładne, ale tutaj przekonało mnie to wybarwienie i właśnie mój fikus wygląda coraz lepiej. Tak samo maluszki, które kupiłam w grudniu. Też nie pamiętam, czy to było Plantino, czy to były Coca Flora. To były rośliny, które przyszły w świetnym stanie i one wyglądają jeszcze lepiej. Tutaj mowa o Aglaonemie. Zobaczcie, jak ona jest wybarwiona. Ona była, jak liście wychodzą, ona ma je takie białe wręcz. W sensie tutaj te boki są zielone, natomiast środek jest bardziej taki biały, może ewentualnie delikatnie różowy. Natomiast jak ona potem właśnie te liście powoli otwiera, one nabierają koloru, no to się robią takie intensywne i to jest Aglaonema Red Zircon, jeśli dobrze pamiętam. No i widzicie, wypuszcza też liść za listkiem, no i nie mogę powiedzieć o niej złego słowa, ona jest tak prosta w pielęgnacji. Niewielką ilością wody podlewam raz w tygodniu, tak żeby zdążyła przeschnąć do następnego podlewania, ale nie tak mocno, w sensie nie tak, żeby była, wiecie, znowu sucha jak wiór. Takie umiarkowane podlewanie. Ja nie jestem w stanie wam określić nigdy, jak podlewam, z tego względu, że to robię na oko, ale tutaj mogę powiedzieć, że ona musi przeschnąć, ale tak też nie do końca, nie na wiór. I to się u mnie sprawdza, widzicie, wygląda świetnie. Tak samo filodendron, tutaj historia taka sama, filodendron Pink Princess, podlewam tak samo w ten sam dzień, tak jak tą Aglaonemę, no i on się też zrobił ładny. Obie te rośliny są w makramie w mojej sypialni, która od popołudnia jest bardzo nasłoneczniona. Ten listek, jak widzicie, jeszcze jest bardzo delikatny, jeszcze się nie do końca wybarwił tak jak powinien, bo jest nowy i tutaj w ogóle już widać, że będzie szedł za chwilkę kolejne. Więc dosyć takie jasne stanowisko. Chciałabym, żeby był bardziej wybarwiony na różowo. Ma takie delikatne plamy na niektórych listkach właśnie różowe, ale nic specjalnego. Zobaczymy, jak będzie dalej, no, ale nie mogę powiedzieć. Rośnie też naprawdę nieźle. Coś, co w ogóle przebiło moje jakiekolwiek najśmielsze oczekiwania, jest to filodendron scandens, taki zwisający, chyba najbardziej popularny z filodendronów. On jest ze mną już może gdzieś z 2 lata, nie pamiętam właśnie dokładnie, kiedy go kupiłam, ale to był zakup z zielonego parapetu, zamawiałam wtedy przez ich stronę internetową i to był jakiś taki maluszek, bo ja zazwyczaj, większość moich roślin, które kupowałam, to były maluszki, właśnie takie sadzonki XS, S, czasami M, ale to wszystko zależy od rośliny, jakie ma liście, więc zazwyczaj do M kupuję, ale te M-ki są w przypadku tych roślin, które kupuję, i tak małe. Więc to też był jakiś taki mały okaz, S-ka albo XS-ka, już nie pamiętam, ale zobaczcie.
Tak się prezentuje u góry, ale nie wiem, czy będę wam w stanie pokazać resztę, bo on się tutaj ciągnie i ciągnie i jeszcze bardziej ciągnie, o, w ten sposób jestem w stanie wam w miarę pokazać. Zobaczycie na przebitce, bo też specjalnie nagrałam, żeby wam pokazać, gdzie te rośliny stoją, jak wyglądają tak właśnie naturalnie, jak sobie stoją na swoich stanowiskach, bo tutaj na filmie to też troszeczkę inaczej, więc będziecie mogli zobaczyć na przebitkach. Tu widzę jakiś jeden listek suchy, więc od razu usuwamy. W ogóle dzisiaj jest też dzień podlewania roślin, więc jeszcze się pewnie troszeczkę podniesie, bo może jest przyklapnięty. No w każdym razie tu też jest historia taka sama jak z tym Pink Princess, że podlewanie raz w tygodniu taką ilością wody, żeby zdążył przeschnąć, ale nie całkiem. W jego przypadku stanowisko jest bardziej takie płócieniste, bo on stoi na takim dużym regale na książki, które mam w salonie. I salon jest zdecydowanie takim dosyć ciemnym pomieszczeniem. W nim jest słońce mniej więcej do godziny może 9 rano, 10, bo potem bardzo szybko tutaj zachodzi. Ja mam też takie skosy, bo mieszkamy na poddaszu, więc te skosy też sprawiają, że jest tak bardziej cieniście, więc on ma zdecydowanie mniej światła niż ten Pink Princess, ale jak widać bardzo, bardzo mu służy to stanowisko, więc tak. To jest chyba największa roślina w mojej kolekcji pod takim względem, że najbardziej u mnie urosła, że widać naprawdę kolosalną różnicę między tym, jak ta roślina wyglądała, jak ją kupiłam, a tym, jak wygląda teraz. Wybaczcie, brakło miejsca na karcie, ale to, co chciałam powiedzieć, to, że ciągle też się zachwycam strelicją. Ona miała taki okres, że nie chciała wypuścić jednego listka do końca. Okazało się później, że miała wciornastki, ale jak chyba 2 lub 3 razy zastosowałam na niej oprysk substralem, to sytuacja się uspokoiła, wypuściła ten listek i od tego czasu znowu wypuściła chyba 2 albo 3 kolejne listki. One tak idą w miarę regularnie. No i teraz właśnie wychodzi kolejny, będziecie widzieć na przebitce. Ona jest już bardzo duża, ona wcześniej też była w sypialni. Natomiast ja mam sypialnię dosyć małą i niestety strelica jest już na tyle rozłożysta, że bardzo dużo miejsca tam zajmowała, więc stwierdziłam, że pozamieniam trochę moje rośliny i strelica teraz jest w salonie. Ma tam troszeczkę mniej światła, ale jak na razie jest z nią wszystko ok. Jedyne, nad czym ubolewam, to to, że moi chłopcy ostatnio sobie urządzili zabawy, ciągnęli właśnie rośliny za liście. Jak nigdy mój Niko nie miał takich pomysłów, tak myślę, że tutaj zabawę zapoczątkował Filip, a jak Filip coś robi, no to Niko też musi, no i właśnie chłopcy pociągnęli chyba 2 listki strelicy na tyle mocno, że po prostu część liścia jest dosłownie wyrwana, że no jest dziura, więc te listki 2 wyglądają kiepsko. Ten jeden zdecydowanie gorzej, ten drugi, no nie ma tragedii, ale wyglądała ta strelica i lepiej, zanim właśnie moi chłopcy się do niej nie dobrali. Więc tak, jedyny taki minus, ale no cóż, tak to czasami z dziećmi jest. Ogólnie nie narzekam, chłopcy wiedzą, jak się obchodzić z roślinami, ale czasami właśnie wpadną na takie dziwne pomysły i tak jak mówię, chyba to jednak Filip, ten młodszy, wymyślił taką zabawę. Więc strelica. Coś, co też mnie zachwyca, bardzo się obawiałam, czy przeżyję mój urlop, a mowa tutaj o marancie. Ja mam jeszcze jedną, natomiast ta Lemon Lime, no to jest też po prostu no coś niesamowitego. Ja, wybaczcie, że ciągle tak mówię, że się zachwycam i że coś jest niesamowite, ale naprawdę, to jak ona wyglądała, jak ją kupiłam, miała kilka dosłownie listków, była malusieńka. To też jest zakup z zielonego parapetu. Ja mam z nimi takie, jakby to powiedzieć, no, dobre odczucia co do samych roślin, bo oprócz jednego patyczaka wszystko, co w zielonym parapecie kupiłam, przeżyło, wygląda super, rośnie świetnie. Raz byłam niezadowolona z pakowania, natomiast następnym razem, kiedy zamawiałam, paczka przyszła idealnie zapakowana, rośliny w idealnym stanie, więc ogólnie mam bardzo dobre doświadczenia właśnie z zielonym parapetem. Wiem, że wy macie różne, bo mi czasami piszecie komentarze, ja jestem zadowolona. I ta amaranta właśnie to była też jakaś taka miniaturka, chyba M-ka właśnie z kilkoma liśćmi z zielonego parapetu, no i wygląda właśnie w ten sposób. Ona też ostatnio
kwitniem. Widzicie, że tu są jeszcze pozostałości, które nie do końca zaschły. Jak tylko zaschną całkiem, to obetnę. Ona wypuszcza takie przepiękne, biało-niebieskie, takie bardzo delikatne, wybarwione kwiatuszki. No, więc tak. Więc jestem zachwycona. Tu w ogóle widzę, idzie kolejny listek i tu z tej strony towarzysz również kolejny liść. I tutaj w środku na razie nic nowego nie widzę, ale ona też tutaj wewnątrz ostatnio zaczęła wypuszczać listki, więc się bardzo cieszę, że też się jej u mnie podoba. Ona stoi na tym samym regale, co ten długi filot, przepraszam, nie, to tam stoi ta druga maranda. Ta stoi na lodówce, którą mam w jadalni, która jest bardzo dobrze nasłoneczniona. Ona stoi na lodówce właśnie przy tym skosie, który mamy, więc ona nie ma takiego, wiecie, bezpośredniego światła. Jest jasno, ale światło jest rozproszone i też ostatnio ktoś mi pisał, że ona w ogóle nie jest przesuszona, w sensie końcówki nie są przesuszone. Powiem tak, są bardzo delikatnie, dosłownie na trzech albo czterech listkach i mam takie wrażenie, że to może być przez to, że ona właśnie stoi wysoko na lodówce i no, obok mam kuchnię, więc jak gotuję, to może ta para z gotowania się unosi i jakoś dodatkowo tą roślinę nawilża. Nie mam pojęcia, ale no, nie mam problemu jak na razie jakoś specjalnie z przesuszonymi końcówkami, więc to miejsce jej służy zdecydowanie. I ostatnia roślina, z której też się bardzo cieszę, bo to też była jakaś taka mała wersja, nie jest zachwycająca, nie jest bardzo duża, ale sama w sobie roślina myślę, że jest trudna w pielęgnacji, więc cieszę się, że wygląda jak wygląda. To jest starzec Aleheryanus. Ja mam jeszcze jednego starca, starca Roleya, pewnie bardzo dobrze znacie. On jest jeszcze bardziej bujny, natomiast on jest bardziej popularny, dlatego go dzisiaj nie przyniosłam. Natomiast chciałam Wam pokazać Heryanusa, właśnie starzec Heryanus. To jest mniej popularna roślina. On ma bardziej taki wrzeciornowaty kształt. Jak go kupiłam, też był bardzo mały. Jak widzicie tutaj, te pędy są już bardzo długie. Powiem Wam tak, ja miałam z nim problem zimą, kiedy było mniej światła. On wisi tuż przy samym oknie w sypialni, tak jak zresztą ten drugi. Mam takie dwie makramy przy oknie powieszone i tam ogólnie jest bardzo jasno. Natomiast zimą mimo wszystko tego światła było za mało i on zaczął mi tutaj wewnątrz marnieć. Zaczął się suszyć, zrobił się taki brzydki. Natomiast jak tylko na wiosnę wyszło więcej słońca, dni zaczęły być dłuższe, to on też jakoś tak się pobudził do wzrostu, no i zaczął ładnie się zagęszczać, więc teraz wygląda właśnie w ten sposób. Nie pamiętam, ja go chyba kupiłam w tamtym roku, tak mi się wydaje, właśnie też na zielonym parapecie. Pewnie jak śledzicie moje roślinne odcinki od dłuższego czasu, to go bardzo dobrze pamiętacie, jaki on był mały, jak go kupiłam. No, więc to jest kolejna moja duma. Tamten drugi też miał właśnie Roleya problem przez ten sezon jesienno-zimowy, że rzeczywiście mimo, że stał przy oknie, to tego słońca było zdecydowanie za mało. Też go musiałam dosyć solidnie poprzycinać. W ogóle inaczej go... on był na początku w jednej doniczce, natomiast ja go porozsadzałam do trzech mniejszych i teraz trzy mniejsze doniczki są w jednej osłonce. Sprawdza mi się to lepiej, jakoś tak lepiej do tych pędów dochodzi woda, nie wyciąga się tak, jak to było wcześniej. No i właśnie teraz, że jest mega słonecznie, to też zdecydowanie mu ta pogoda służy. No i to by było na tyle. Wszystkie rośliny, z których jestem niesamowicie dumna, moje najlepsze okazy, które najpiękniej rosną, są najbardziej okazałe i też z których się cieszę właśnie najbardziej, że tak fajnie rosną, bo wyglądały kiedyś kiepsko. Dajcie znać, jak jest u Was, jakie rośliny są Waszymi ulubionymi, które rosną najbardziej, z których pielęgnacją nie macie najmniejszego problemu. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. I mam nadzieję również, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki. Pa, pa.